pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam na film w temacie, o który bardzo często pytacie, czyli na film o koszulach. A jaka marka przychodzi Wam do głowy, jak myślicie o polskich koszulach dobrej jakości? Tak, oczywiście, nasza krakowska Wulczanka. I dzisiaj goszczę we wrocławskim salonie Wulczanki w renomie i to, o czym będę mówić dzisiaj w filmie, zobaczycie na przykładach koszul marki Wulczanka i Lambert, czyli marki należącej do Wulczanki właśnie. Linki do koszul, które będę pokazywać w filmie, będą w opisie na dole pod filmem, także sobie klikajcie, jeżeli któraś koszula Wam się spodoba, a pod koniec filmu będę miała dla Was super mega zniżkę, ale to zobaczycie później. Także dzisiaj jest film dla koszulowych maniaczek, a wiem, że pośród moich widzek jest ich, Was właściwie, całkiem sporo. Także zapraszam do oglądania. Zaczniemy od krótkiego rysu historycznego koszuli, czyli mała lekcja historii mody. I skąd się wzięła koszula? Bo mówimy, że koszula to jest męski element garderoby, a widzicie, otóż nie, bo koszula towarzyszy zarówno mężczyznom, jak i kobietom już od bardzo wielu wieków. I zacznijmy od tego, że koszula swoją nazwę zawdzięcza nazwie kamisja i oznaczała ona lnianą, cienką tunikę z rękawami i to określenie funkcjonuje od około IV wieku i od tego czasu właśnie ta kamisja zaczęła pełnić funkcję bielizny. I od IV wieku, właściwie do początku XX wieku, koszula była po prostu bielizną. Noszono ją zawsze pod spodem, bielizną męską, ale bielizną damską również. A w starożytności koszula, czyli właśnie ta lniana tunika z rękawami, była jednym z 5 pierwotnych wierzchnich ubiorów, jakie ludzie w ogóle nosili. Poza koszulą było to również pareo, poncho, kaftan i coś na wzór kombinezonu i właśnie ta koszula. Przed naszą erą koszulę jako ubranie wierzchnie nosili m.in. Persowie, a w starożytnej Grecji koszula również była noszona na wierzchu, ale była ona bardzo często haftowana i mocno zdobiona. Ale kiedy od IV wieku koszula już pełniła funkcję bielizny, to czasem w renesansie, w baroku kojarzycie krezy, kojarzycie wystające mankiety, różne żaboty, bo te bielizny gdzieś tam spod ubiorów i sukien było widać, co jest też ciekawe, bo dzisiaj też czasami widać bieliznę, to wtedy właśnie te żaboty i mankiety to była taka wystająca bielizna. Później w XIX wieku bielizna wystawała w formie wysokiego, takiego mocno przy szyi noszonego kołnierza i również w romantyzmie dandysi nosili z kolei koszulę tak luźno, już bardzo mocno ją było widać spod spodu, byli tacy nonszalanccy. A na początku XX wieku oczywiście przyszła Coco Chanel, która koszulę zaczęła nosić jako po prostu ubranie nie tylko zewnętrzne, ale również ubranie totalnie damskie i ona wzięła właśnie koszulę swojego mężczyzny, stąd myślimy, że nosimy koszulę, te, które wywodzą się z męskiej szafy i może faktycznie ten kształt koszuli dzisiejszej tak wygląda, ale jak widzicie korzenie sięgają starożytności i koszule miały przez wieki różne funkcje. I biała koszula kiedyś była bielizną, w tej chwili jest klasykiem damskiej garderoby. I właśnie tym klasykiem zaczniemy część poradnikową. Biała koszula to jest podstawa damskiej garderoby. Założycie ją spokojnie do pracy, na weekend, albo na jakieś elegantsze wyjście, albo bardziej wyjście, jakiś taki glamour. Biała koszula to jest kameleon, ale często spotykam się z opiniami, że biała koszula to jest nuda. A wiecie, perfekcyjna, moja albo wasza biała koszula tkwi w szczególe. Bo może to być faktycznie taka biurowa, bardzo elegancka biała koszula skrytą linią guzików z mikrostrukturą. Może na przykład ta biała, klasyczna koszula mieć okrągły kołnierzyk, tak zwany kołnierzyk Bebe, kołnierzyk Piotrusia Pana. Ta nazwa kołnierzyk Piotrusia Pana wzięła się od tego, że na początku XX wieku Piotruś Pan był po raz pierwszy wystawiany na Broadwayu w Nowym Jorku i wtedy aktorka, która również współprojektowała ten kostium Piotrusia Pana, właśnie zaprojektowała ten okrągły kołnierzyk i ta nazwa się już po prostu przyjęła. Biała koszula, tak jak moja, ta, którą w tej chwili mam na sobie, może mieć również kokardę mniejszą lub bardziej subtelną. Może to być na przykład klasyczna biała koszula, ale z delikatnym, mało widocznym wzorem. Z daleka wygląda jak klasyk, podchodzicie, a widzicie leciutkie kwiatki, bardzo delikatne, bardzo subtelne.
Może to być niby klasyk, ale z kontrastowymi detalami, czyli na przykład pod mankietem i pod kołnierzem, druga strona kołnierza jest w jakimś delikatnym, na przykład różowym kolorze. Może to być koszula z widoczną linią guzików albo z tak zwaną krytą plisą, czyli wtedy guziki są schowane, ta koszula jest jeszcze bardziej elegancka. Może to być również na przykład biała koszula na spinki. Tutaj w Wólczance mamy duży wybór ciekawych damskich spinek, takich i na wieczór, i na co dzień. Także to też jest takie urozmaicenie tego białego klasyka. A może to być na przykład jedwabna, lejąca się koszula, taka o satynowym, szlachetnym błysku, jaka wisi za mną na manekinie. A jeżeli powinnyście na co dzień przestrzegać biurowego dress code'u, a nie przepadacie za białymi, tak bardzo klasycznymi koszulami, to dobrym rozwiązaniem będzie klasyczny fason, ale na przykład w niebieskim, bardzo biznesowo odpowiednim kolorze. I jeżeli szukacie białej koszuli rewelacyjnej jakości, to zwracajcie uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, na to, żeby ta koszula była bawełniana, ale miękka i nie prześwitująca, bo bawełna bawełnie jest nierówna. Najważniejsze, żeby ta koszula była mięciutka, czyli żeby się fajnie nosiła i żeby nie prześwitywała, żeby była odpowiednia do pracy. Po drugie, zwracajcie uwagę na gęsty ściek, czyli ile macie przeszyć na centymetr, jeżeli weźmiecie pod uwagę tutaj właśnie ściek w różnych częściach koszuli. I wysokiej jakości koszula będzie miała 6 tych przeszyć, od 6 właściwie wzwyż, nie mniej, na centymetr. I właśnie koszule wólczanki mają od 6 wzwyż tych przeszyć, ściek jest bardzo gęsty. Również wysokiej jakości koszula będzie miała pięknie układający się kołnierzyk. To może być kołnierzyk usztywniany, to może być kołnierzyk ze schowanym na przykład pod spodem guzikiem zapinanym, to może być również kołnierzyk ze stójką albo właśnie z kokardą, która po zawiązaniu przepięknie się układa, ale to jest właśnie cecha, tak pięknie układający się kołnierzyk koszuli wysokiej jakości. Przy wyborze koszuli bardzo ważne jest to, z jakiego materiału jest ona wykonana. Ponieważ koszulę często nosimy na gołe ciało albo bardzo blisko ciała, to istotne jest to, by była ona po prostu komfortowa w noszeniu, by materiał był komfortowy w noszeniu. I Wólczanka zdradziła mi, że kupują materiały od najlepszych dostawców na świecie, także mamy w kolekcji koszule z materiałów z Japonii, z Brazylii, z Włoch i ja materiały podzieliłam sobie na dwie grupy. Pierwsza grupa to jest bawełna, czyli to jest materiał, który jest dosyć sztywny, ale miękki i komfortowy, jednak ładnie trzyma formę sylwetki i mamy koszulę bawełniane w 100%. I wiadomo, bawełna jest materiałem, zwłaszcza ta na koszulach Wólczanki oczywiście, jest materiałem miękkim, ale nie przeźroczystym, ale również pięknie trzymającym formę. Jest materiałem naturalnym, jest materiałem higroskopijnym, czyli pochłania wodę, co oznacza, że ona oddycha, nie pocimy się w niej, bardzo przyjemnie się ją nosi. Bawełna jest również prosta w konserwacji. Czasami ciężko się ją prasuje, ale tutaj w kolekcji są takie koszule oznaczone znaczkiem Easy Care. Zobaczycie online albo zapytacie o nie w salonie. To są koszule, które mają lekko satynowy chwyt i bardzo prosto się je prasuje. Również to, co ja mam na sobie, to jest bawełna, bo to jest flanela bawełniana, czyli bawełna czesana z jednej strony i tego typu koszula będzie świetna w jakiejś takiej luźniejszej, na przykład weekendowej stylizacji. I również to, co też widzicie teraz za mną, czyli jeans. To jest również bawełna i w kolekcji są koszule jeansowe, które są bardzo miękkie i też przyjemne w noszeniu i są bawełniane właśnie. Druga grupa to są materiały miękkie, które pięknie opływają sylwetkę i ładnie się na niej układają. I pierwszym takim materiałem jest oczywiście najszlachetniejszy materiał, czyli jedwab. Jedwab ma satynowy połysk, wygląda bardzo ekskluzywnie. Jest to świetny materiał do noszenia zarówno na co dzień, do bardziej eleganckich stylizacji, jak i na przykład na jakieś wieczorowe wyjścia. Jedwab ma zimny, chłodny chwyt i właśnie satynowy blask. No i jedwab jest trochę wymagający w konserwacji. Drugim miękkim materiałem jest oczywiście wiskoza. Wiskoza, czyli materiał sztuczny, niesyntetyczny podkreślam, bo wiskoza jest materiałem sztucznym, pozyskiwanym sztucznie, ale z naturalnych surowców, czyli jest to materiał, który łączy w sobie cechy materiałów syntetycznych z cechami materiałów naturalnych. I z syntetyków ma wytrzymałość, bo wiskoza jest wytrzymała, nie mechaci się, nic się z nią złego nie dzieje i również łatwo
się prasuje, to jest też zaleta materiałów syntetycznych. Jeden róże laska wiskoza jest wyprasowana, ale jeżeli chodzi o komfort noszenia, to ma cechy materiałów naturalnych, czyli oddycha, jest wysoko higroskopijna, pochłania wodę, jest również właśnie bardziej jedwabista, miękka w noszeniu, nie pocimy się w niej, także jest to doskonały materiał, jeżeli chodzi o koszulę i również, co jest ważne przy wiskozie, to jest to świetny materiał dla alergików. Często pytacie się mnie, jakie materiały polecam do noszenia, jeżeli jesteście alergikami. Wiskoza jest do tego idealna i wiskoza może być również oznaczona jako modal albo rayon, to jest ten sam rodzaj materiału. A teraz, jak możecie się domyślić, patrząc na mnie i na tę panią piękną obok, przejdziemy do koszul, które są najbardziej w trendach. I zaczniemy od koszul z motywami kwiatowymi i ogólnie roślinnymi, czyli od czegoś, co jest bardzo w trendach, a tutaj w Włóczance i w Barce Lambert tych koszul mamy bardzo wiele, bo kwiaty, wbrew pozorom, mogą być bardzo różne, bo mogą to być kwiaty bardzo artystyczne, takie na przykład jakby malowane farbami, malowane akwarelami, albo kwiaty artystyczne, ale bardziej w klimacie ilustratorskim, takie wyglądające jak digital painting, jakby malowane pisakami również, takie bardzo, bardzo artystyczne, ale nowoczesne zarazem. Może to być również motyw paisley, czyli ten słynny motyw w kształcie łezki, to jest wzór szkocki, ale inspirowany Bliskim Wschodem. Mogą to być również motywy tureckie, motywy obiciowe, takie wzory trochę jak z kanapy, jak z zasłony, to jest również też bardzo trendowe i świetnie wygląda na koszuli właśnie. Mogą to być również kwiaty niebieskie, takie kwiaty, wiecie, chłodne, zimowe, takie, które kojarzą nam się właśnie z tą zimną porą roku. Mogą to być też kwiaty pudrowe, czyli takie wyszarzałe, bardziej delikatne, albo wyszarzałe z lekko intensywnym żółtym kolorem. To jest też bardzo ciekawe połączenie, też takie artystyczne i malarskie, albo na przykład wyszarzałe w kolorach właśnie fioletów, róży. To są takie bardzo delikatne kolory. Mogą to być również kwiaty koronkowe. Zobaczcie, przepiękna koszula z czarnej koronki, z dużej, pięknej koronki, to będzie świetny wybór klasyka, bo koszuli, ale z takim właśnie wieczorowym, eleganckim i bardzo ciekawym wyjściowym twistem. Kolejny trend to lata 70. i tutaj mamy koszulę o bardziej lejącej się, fruwającej formie, z bufiastymi, takimi lejącymi się również rękawami, ale na przykład te koszule mają rękawy, które są zbierane i nie musimy się martwić, że tam gdzieś będą nam leciały za bardzo do przodu, ale właśnie ten taki szeroki rękaw to jest rzecz charakterystyczna dla lat 70. Również koszule jeansowe, ale bardzo miękkie, przyjemne w noszeniu, też to są lata 70. albo na przykład taka koszula, zobaczcie, z daleka wygląda jak po prostu taki motyw obiciowy właśnie z lat 70., ale jak się przyjrzycie, zobaczycie, że to jest bardzo delikatny sztruks, czyli też materiał, który jest dla lat 70. charakterystyczny i na przykład jeszcze takie kolory właśnie lat 70. jak burgund, ciepłe kolory i wzory, które nam się z tym okresem kojarzą. Kolejny trend to są wzory graficzne i tutaj mamy, widzicie, kontrasty, czerń i biel. Biel i czerwień, motyw serca. Mamy również dużo mikrowzorów, mikronadruków, takich, wiecie, mieniących się w oczach, popartowych. Mamy również czarno-białą pepitkę, także ten trend na graficzne wzory nie tylko w modzie, w różnych innych częściach garderoby, ale też w koszulach jest bardzo widoczny. Kolejny trend, o którym już też mówiłam w filmie o trendach, to jest oczywiście czerwień. I te czerwień w różnych motywach bardzo mocno widać. Mamy różne rodzaje czerwieni i takie bardzo intensywne, na przykład taką czerwień, jaką ja mam na sobie. Ja ją bardzo lubię, świetnie się czuję w tej koszuli, ona dzisiaj idzie ze mną do domu. Mamy też czerwienie bardziej pomarańczowe, delikatniejsze, także dla każdego coś czerwono, takiego energetyzującego, miłego, a to jest również, jak już powiedziałam, jeden z wiodących trendów w tym sezonie. I również mamy koszulę w kratę. Krata to jest też rzecz bardzo trendowa, tutaj mamy dwie koszule, jedną przed chwilą miałam na sobie, to są koszule flanelowe i właśnie jedna koszula jest w takich odcieniach bardziej czerwonych, a druga bardziej w odcieniach różowych, no ale to jest też taki motyw, który w tym sezonie będziemy na różnych ubraniach widzieć bardzo często. Teraz przejdziemy do małych rzeczy, które robią jednak wielką różnicę, czyli do detali, do takich koszulowych smaczków.
I zaczniemy od kokardy, która jest bardzo trendowym detalem, która może być elementem kołnierza i być wszyta w koszulę, a może ona być osobno dokładana. I jak kupicie taką koszulę z osobną kokardą, to możecie ją nosić albo właśnie z kokardą zawiązaną, albo samą koszulę bez kokardy, a kokardę wykorzystać na przykład jako pasek do spodni, albo obwiązać nią ramię od torebki na przykład, albo zawiązać ją sobie nawet gdzieś tam we włosach. No możecie z nią zrobić po prostu to, co chcecie. Drugi detal to jest kołnierz, który może być tak, albo klasycznym kołnierzem, albo lekką stójką, albo większą stójką z różnymi falbanami, z plisami. Może być wyższy, może być niższy. To jest taki bardzo ciekawy detal. Również mankiety są ciekawymi detalami. Mogą one być zwykłe, szersze, węższe, mogą być również z różnymi plisami i ogólnie też rękaw może mieć różne ciekawe detale, bo rękaw może być fruwający, szeroki, ale właśnie odpowiednio tutaj mankietem zebrany, żeby nie spadał nam z ręki. Mamy również, jeżeli chodzi o rękaw, różne bufki, które mogą być albo bardziej wystające, takie, które mocniej widać, albo mogą być delikatniejsze. Ogólnie bufki przepięknie wyrównują linię ramion, do tego jeszcze wrócę. Kolejny piękny, elegancki detal to jest kryta plisa, czyli to są guziki, które są schowane. Ja na przykład teraz mam taką plisę, że linii guzików nie widać i to jest również świetna opcja dla osób, które mają duży biust, ale do tego wrócę, bo pod tą plisą możemy schować dodatkowe guziki tak, żeby duży biust się zmieścił. I jak już jesteśmy przy guzikach, to guziki właśnie są jednym z moich ulubionych detali, jeżeli chodzi o koszule włóczanki, bo są dopasowywane idealnie pod kolor koszuli. I bardzo często tych guzików przez to w ogóle nie widać. I to jest coś, co te koszule totalnie wyróżnia, bo to nie są mniej więcej w kolorze guziki, tylko proces w włóczance szykowania guzików wygląda w ten sposób, że jest już gotowa koszula i pod nią idealnie projektuje się guziki w kolorze tej koszuli i tak one są produkowane. One są dedykowane tylko do tych konkretnych koszul i przez to przepięknie wtapiają się we wzory, w kolory koszuli i tworzą spójną całość. To jest bardzo taki ciekawy, nieoczywisty detal, który sprawia, że te koszule są jeszcze piękniejsze, są jeszcze lepszej jakości. I jeszcze koszulowe triki, czyli coś, co sylwetkowo lubimy najbardziej. I zaczniemy od trików dla kobiet z dużym biustem, czyli na przykład dla mnie. Po pierwsze, kryta plisa, czyli ukryta linia guzików, to jest świetna sprawa, bo koszule dobrej jakości mają wtedy w linii biustu wszyte dodatkowe guziki, które zapobiegają rozchodzeniu się koszuli. To jest świetna sprawa, jeżeli macie większy biust, zwracajcie na to uwagę. Drugą dobrą opcją dla kobiet z dużym biustem jest z tyłu karczek i kontrafałda. To wygląda jak takie delikatne marszczenie z tyłu właśnie przy karku, ale to daje kilka dodatkowych centymetrów w linii biustu właśnie. Teraz triki dla kobiet z wąskimi ramionami. Oczywiście bufki. I te bufki mogą być, jak już wcześniej mówiłam, albo bardziej wystające, albo delikatniejsze, to już w zależności od tego, jaki styl koszuli preferujecie, ale te bufki przepięknie tworzą nam dodatkową objętość i naprawiają proporcje w linii ramion przy wąskich ramionach. Jeżeli macie szerokie ramiona, to wybierajcie koszule, które mają długi dekolt, czyli koszule, które u góry nie są zabudowane, tylko mają zwykły kołnierzyk albo na przykład, tak jak tutaj, mają leciutką stójkę, ale nie mają guzików i od razu tworzy nam się pionowa, fajna linia, albo zwykłe koszule, które po prostu sobie tak mniej więcej dotąd rozpinajcie, to wtedy zawsze nam górę wysmukli i sprawi, że te ramiona będą się wydawały odrobinę węższe. I również, jeżeli macie szerszą górną część sylwetki, to również świetnie sprawdzą się lejące materiały, takie właśnie wiskozowe, jedwabne, bo one zawsze nadadzą lekkości górnej części sylwetki właśnie. Jeżeli z kolei macie długie ręce, to po pierwsze odpowiednio podwijajcie rękawy. Czyli podwijajcie rękawy w ten sposób, w proporcjach 7/8, 1/8. Czyli nie 3/4, tylko właśnie takie, gdzie tylko zostaje nam tutaj około 10-15 cm skóry. To jest podwinięcie, które nam linię rąk po prostu skróci. Oraz szukajcie koszul z lejącymi się i dosyć szerokimi rękawami, bo taki szeroki rękaw w stylu właśnie lat 70. również linię ręki odrobinę skróci. A ogólnie, jeżeli chcecie sylwetkę wysmuklić, to świetnie sprawdzą się
klasycznych koszulach, te pionowe, długie zaszewki, one przepięknie nam tułów wysmuklają i również jeżeli macie na przykład kokardę albo właśnie fontazia, tutaj te dwie części, które możecie albo zawiązać na kokardę, albo właśnie sobie luzem wypuścić, to jeżeli wypuścicie je luzem i będą sobie tak luźno troszkę dyndać, jak taki delikatny krawat, to również będzie nam tworzyć linię pionową i lekko górę sylwetki wysmuklać. To wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania w sprawie koszul, dobierania ich do sylwetki albo konkretnych modeli, piszcie komentarze. W miarę moich możliwości na wszystkie postaram się odpowiedzieć. A teraz już obiecana zniżka. Czyli od dzisiaj do 22 października przez 2 tygodnie na hasło Racka, zarówno online, jak i stacjonarnie w sklepach, macie 100 zł zniżki na każde wydane 200 zł w Vulchance. Czy na koszule damskie, czy na koszule męskie, czy na to, na co chcecie. I zobaczcie, większość koszul, które dzisiaj pokazałam, tych przepięknych we wzory, kosztuje około 230 zł. Czyli jeżeli chcecie kupić jedną koszulę, to dostajecie już 100 zł zniżki i macie świetnej jakości, rewelacyjną koszulę, prawie połowę taniej, za 130 zł. Także ja bardzo dziękuję Vulchance za tę zniżkę. Trwała ona, jak powiedziałam, 2 tygodnie. W sklepie stacjonarnym przychodzicie, mówicie hasło Racka przy kasie i wszystko będzie już wiadomo. Online wpisujecie hasło Racka w miejscu, gdzie wpisujecie kod promocyjny. Jeżeli macie jakieś wątpliwości a propos zniżki, jeszcze warunki będą tutaj w opisie na dole, także w każdej chwili możecie sobie wrócić, przeczytać, chociaż sprawa jest bardzo prosta. Mam nadzieję, że Wy znajdziecie swoją koszulę idealną i że film Wam się podobał. Ja dziękuję Vulchance za wspólne działanie, za udostępnienie tych wszystkich pięknych koszul do pokazania i za mega zniżkę dla moich widzek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!